Opinie są bardzo pozytywne. Mieszkańcy uważają, że rynkowe mieszkania plus ten segment uzupełnia pewną szeroką ofertę mieszkaniową, jaka w tej chwili w Świdniku jest. I z tej perspektywy ubogaca ją. No, ja przypomnę tylko, że mamy oczywiście spółdzielnie mieszkaniowe, mamy mieszkania socjalne, mamy TBS Lokum, mieszkania czynszowe, mamy mieszkania prywatne, bardzo szeroki rynek deweloperów i rynkowe mieszkania plus. Są takim bardzo potrzebnym segmentem. Stały się one takim punktem aktywizacji okolicy, przestrzeni. Tutaj obok powstają nowe budynki, ale też wokół powstają nowe drogi i jest takie otwarcie przestrzeni, również dzięki tej budowie. Jeśli chodzi o nasze doświadczenia związane z procesem budowy takich budynków, to cóż, nie powiem nic oryginalnego, powiem pewien truizm. Najważniejsze jest informowanie, najważniejsza jest komunikacja i nam współpraca przebiegała bardzo dobrze z wszystkimi podmiotami, które uczestniczyły tutaj w procesie budowy rynkowych mieszkań plus. Mnie osobiście w tym osiedlu podoba się pewna elegancja, taka schludność. Jeżeli tu ktoś przyjdzie i popatrzy na te budynki, no to wie, że tutaj mieszkają zacni ludzie, ludzie dbający o porządek, o ład, ale też z punktu widzenia architektonicznego są to bardzo ładne bloki i mieszkania. Moja rada dla samorządów, do których zwróci się PFR Nieruchomości z propozycją budowy takich mieszkań, mieszkań rynkowych plus. Zachęcałbym bardzo. Jest to uzupełnienie pewnej oferty mieszkaniowej, które aktywizuje przestrzeń, aktywizuje środowisko, wpływa na rozwój gospodarczy.